że nasz region nie jest pod tym względem w skali kraju tragiczny, ale w skali Europy czy świata nie jest też różowy. Dramatyczny. Czy szczepionki, o których teraz tak głośno, mogą przyczynić się do powstawania nowotworu? To dramatyczny wzrost poziomu zachorowań na nowotwory przewodu pokarmowego, czyli głównie tego dolnego odcinka jelita grubego. No to mięso? Jest rzecz... A jak pan postrzega leczenie alternatywne? Jak pan się zapatruje na te wszystkie metody, które polegają na tym, że zbieramy zioła? Samo sformułowanie jest niedopuszczalne. Ten pacjent wtedy nie dawało się mu szans na 5-letnie przeżycie, a dzisiaj mija 20 czy 30 lat. I jest zdrowy. Jest zdrowy. A zdarzają się chwile zwątpienia w pana pracy? Wszyscy mówią profilaktyka, higieniczny tryb życia, etc. A ja niestety, mnie się ciśnie na usta opinia co do roli podstawowej opieki zdrowotnej lekarza rodzinnego, który uważam tutaj. Sposób finansowania podstawowej opieki zdrowotnej na zasadzie ryczałtu od głowy per capita, czyli absolutnie chory system finansowania. Wizyta pacjenta chorego u lekarza rodzinnego to jest koszt.